przed nami, proszę państwa, atrakcja nie lada, bo sztafeta podczas kawaliady to jest dla bardzo wielu uczestników tego wydarzenia ten najważniejszy punkt. To będzie dużo zabawy na pewno, ale oprócz tego dobra, duża, gigantyczna porcja emocji, nie tylko sportowych. Ze mną Jarosław Sułkowski, dyrektor Regionalnego Centrum Korporacyjnego PKO Banku Polskiego w Krakowie. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry. Pan czeka, rozumiem, na sztafetę. Ależ absolutnie, natomiast czuję się trochę tak jak na każdej konferencji. Jest taki moment przed obiadem, kiedy ten, kto ma ostatnią prelekcję przed obiadem, po prostu widzi na sobie to zniecierpliwione spojrzenia innych uczestników. Także mam nadzieję, że teraz tak nie będzie. My, panie dyrektorze, podgrzewamy atmosferę przed tym, co się wydarzy. Się. Dzisiaj to już drugi konkurs, w którym będą brały udział dzieci na kucach i drugi konkurs, którego sponsorem jest PKO Bank Polski. Tak. I to nie jest przypadek, prawda? Absolutnie nie. Natomiast jeżeli można jeszcze wrócić trochę szerzej do odpowiedzi na to pytanie, dlaczego w ogóle PKO Bank Polski jest tutaj na kawaliadzie? To ja powiem tak, sponsorowanie sportu, sponsorowanie kultury, sponsorowanie oczywiście polskiej gospodarki, jej wspieranie oraz wspieranie osób potrzebujących jest w DNA tego banku. Ja bardzo uwielbiam takie sformułowanie mówiące o tym, że PKO to największy polski bank na świecie i proszę zobaczyć, że nie ma w tym ani krztyny przesady i każde słowo jest prawdziwe. Więc jeżeli zderzymy rolę PKO BP jako instytucji finansującej polską gospodarkę z kawaliadą, też największym konkursem jeździeckim w Polsce, jednym z największych w tej części Europy, no to wybór oczywiście nie jest przypadkowy. Druga sprawa, koń. Czy można sobie wyobrazić historię Polski bez ułana, bez szwoleżera, a gdzieś tam w tle bez konia? PKO jest mocno uwarunkowane, ukierunkowane na kulturę, na historię i mamy niesłychanie mocne wyczucie tego. W związku z powyższym naturalne zbliżenie mamy w jednym i w drugim przypadku. No i oczywiście taka ciekawostka, nie wiem, czy wszyscy wiedzą, konizmy. Takie wyrażenia, powiedzenia, zwroty, w których jednym z elementów jest koń. No wiadomo, no znamy się jak łyse konie na przykład, prawda? Albo ktoś jest zdrowy jak koń. Takich konizmów w języku polskim jest 800. To pokazuje, że ten koń, polska historia, no i PKO BP mające ponad 100 lat, to jest po prostu jedno. Panie dyrektorze, to może trzeba pomyśleć o zmianie logotypu PKO Banku Polskiego. Gdzieś tam tego konia komponować. To byłoby coś. Jesteście państwo, pan wspomniał o tym, obecni rzeczywiście w polskim sporcie dość wyraźnie. I tu nie chodzi tylko i wyłącznie o ten sport kwalifikowany, tak, czyli kluby sportowe, związki sportowe. Wy jesteście także w sporcie tym amatorskim. I tak się zastanawiam, czy to jest trochę taka misja, żeby uzdrawiać społeczeństwo, żeby ta wasza obecność, wasze wspieranie sportu amatorskiego ostatecznie przekładało się na zdrowy duch i zdrowe ciało? To znaczy pytanie jest po pierwsze bardzo poważne, po drugie wielowątkowe, dlatego tak trochę się zawahałem, przygotowując się do tej odpowiedzi. Dlatego, że to jest tak, wszyscy mamy świadomość, jak istotną rolę sport odgrywa w życiu każdego z nas. Znaczy na przykład na początku dzisiejszego dnia miałem przyjemność uczestniczyć, tak jak pan redaktor powiedział, w zawodach dzieci na kucach. Ile tam było emocji, ile podążania za swoją pasją, ile tam było jednak takiej rywalizacji, ale bardzo zdrowej, poszanowaniem konkurenta, ile tam było chęci liderowania, ile tam było empatii w stosunku do innych i do zwierzęcia. To wszystko powodowało, że to jest mocna szkoła charakteru. I to jest pierwszy element sportowy. No oczywiście w drugim rzucie mamy patrzenie na swój dobrostan, na swoje zdrowie. A w trzecim elemencie mamy coś, co moim zdaniem dzięki PKO Bankowi Polskiemu jest urzeczywistniane. To znaczy z korzyścią dla siebie wspieranie innych. I tutaj chciałbym się skoncentrować nie tylko, tak jak pan redaktor powiedział, na sporcie kwalifikowanym, no bo jesteśmy od 5 lat tytularnym sponsorem piłkarskiej ekstraklasy, to chyba wszyscy wiedzą, to jest dosyć jasne. Chciałbym się skoncentrować na programach biegowych. Mianowicie, o ile w przypadku na przykład kawaliady, w przypadku sportu, jakim jest piłka nożna, tak zwróćmy uwagę, że te bariery wejścia w ten sport są relatywnie wysokie. To znaczy nie można mówić o dobrym jeździectwie bez zaplecza finansowego, a wprost piłka nożna kojarzy się no wprost z biznesem. O tyle w przypadku po prostu biegania. Wystarczą buty i trochę przestrzeni i można dalej biegać. Dlatego PKO od ponad 10 lat realizuje program Biegajmy Razem, gdzie sponsorujemy największe imprezy biegowe w Polsce, no, które przysparzają rzesze amatorów, rzesze biegaczy, rzesze widzów. Ale to ja może odwrócę to pytanie, bo wiem, do czego pan zmierza, ale mimo wszystko chciałbym odwrócić pytanie. Czy wam się opłaca inwestycja w sport?
Dobrze, to jest takie pytanie, w którym kierują się przede mną dwie ścieżki. Jedna mówi, ależ tak, oczywiście, każda złotówka wyasygnowana przez bank musi się zwrócić i to nie będzie prawidłowa odpowiedź. Mamy głębokie poczucie misji i oczywiście, że uważamy, że to nam się zwraca. Tak jak w programie na przykład szkolnych kas oszczędności, tutaj mówiliśmy o dzieciach, upowszechniamy edukację ekonomiczną. Czy nam się to zwraca? No nie teraz, ale za 10, 20, 30 lat na pewno. Wychowujecie. Dokładnie. Czy sponsorowanie sportu nam się zwraca? No pytanie, ale na pewno kreuje pozytywny wizerunek marki, buduje naszych mocnych klientów i buduje pozytywne konotacje związane i z bankiem i buduje pozytywne konotacje związane z aktywnością fizyczną na wiele, wiele lat. Także per saldem nie mówimy tutaj jakby o opłacalności w kontekście finansowym, tylko mówimy o opłacalności dla całego społeczeństwa i tu idę w kierunku, który pan redaktor wskazał i również opłacalności dla wszystkich nas i teraz i w przyszłości. Także uważam, że to jest taka piękna inicjatywa, dzięki której naprawdę można połączyć tą społeczną odpowiedzialność biznesu, którą się kierujemy w codziennym działaniu, z wsparciem osób potrzebujących, ale przede wszystkim zrzeszami osób, które tak, tutaj są na trybunach, które uczestniczą w biegach, ale które wspierają nowe, dobre inicjatywy z korzyścią również dla siebie, dla swojego zdrowia. A przy okazji, tak odpowiadając też trochę na pytanie pana redaktora, udziały rynkowe PKO Banku Polskiego wskazują na to, że jakbyśmy się popatrzyli tutaj na ludzi, którzy przyszli, czy to na trybunach, czy gdzieś tam przygotowują się do kolejnych zawodów, to na pewno bardzo dużo z nich jest klientami naszego banku. I za to jesteśmy wdzięczni. No dobrze, panie dyrektorze, wracamy w takim razie. Dobrze, na ziemię. Do Tauron Areny w Krakowie i do Kawaliady. A czy ja mogę, przepraszam, wrócić do Tauron Areny, tak nieładnie wgrywając się w słowo pana redaktora, ale być może nie dane mi tego będzie potem powiedzieć. Mianowicie jest jeszcze jeden powód, dla którego jesteśmy tu jako PKO Bank Polski w Kawaliadzie w Krakowie. Mianowicie jesteśmy w przepięknym obiekcie Tauron Areny, który w tym roku będzie obchodził 10-lecie funkcjonowania, a uwaga, powstał między innymi dzięki wsparciu finansowemu PKO Banku Polskiego, który udzielił kredytu inwestycyjnego na to zbożne dzieło. No to jeżeli ktoś jeszcze miał wątpliwości, czy opłaca się inwestowanie w sport i czy opłacało się to PKO Bankowi Polskiemu, no to pan rozwiał teraz wątpliwości, bo obiekt jest imponujący, największy w Polsce i rzeczywiście daje możliwości niesamowite i dzięki temu, że daje te możliwości, możemy tu robić między innymi finał Kawaliady. I gościmy Kawaliadę. No dobrze, to wrócę do mojego pytania. Dobrze. Bo ja bym chciał jeszcze przez chwilę o dzieciach, które odgrywają w Kawaliadzie naprawdę ważną rolę. Nie ma pan wrażenia, jak pan obserwuje publiczność i same dzieci, że te konkursy, w których one biorą udział, one są dużo bardziej emocjonalne niż te dorosłe? Znaczy, ja nie ukrywam, że pan redaktor mnie tutaj trochę podpuszcza, bo idąc tutaj na ten wywiad, po prostu nie mogłem się nie podzielić takim wrażeniem, że po prostu jestem zauroczony tymi dzieciakami i patrzeniem na ich emocje i przede wszystkim na to, jak mocno chcą zrobić, osiągnąć sukces, ale równocześnie jak chęć osiągnięcia tego sukcesu nie zaprzepaszcza ich empatii, umiejętności społecznych i tego, że naprawdę, i to ja byłem niesłychanie wzbogacony tym, gdzie w pewnym momencie jedna z jurorek, podchodząc w trakcie ceremonii wręczania nagród do dzieci, przekazywała, jak się to ładnie, przepraszam, mówi w language'u korporacyjnym, informację zwrotną, która niejednokrotnie była krytyczna. I w jaki sposób te dzieci niesamowicie otwarcie i bardzo pozytywnie przyjmowały tę informację zwrotną. Naprawdę szapoba. No to jeszcze na koniec muszę spytać o jutrzejszy konkurs PKO Bank Polski Grand Prix. Najważniejszy konkurs w całym turze i w tym wydarzeniu krakowskim. To jest oczywiście ogromny splendor sportowy, wartość wyjątkowa, ale to też duże nagrody. I trochę znów wracam do tych... Wątku, czy się to opłaca, tak? No, to, że się opłaca jeść tam, to wiadomo. Tak. Natomiast zakładam, że taka inwestycja jest również opłacalna dla sponsora. Oczywiście. I tutaj jest wiele aspektów. To znaczy pierwszy aspekt, ten społeczny, o którym rozmawialiśmy, trochę wychowujemy określony sposób myślenia o swojej przyszłości. Ja przepraszam, ale znowu wejdę trochę na poletko bankowe. To jest nagradzanie nie tylko tych, którzy są najlepsi w sporcie. To jest nagradzanie również tych, którzy są w stanie swoją karierą zarządzić. To jest w stanie, a mamy świadomość, że
sport typu jeździectwo wymaga no naprawdę sporego zaplecza finansowego, ale również dobrego, odpowiedzialnego myślenia o swoich finansach, takiej swego rodzaju mikroprzedsiębiorczości. I to jest taki element, który naprawdę promujemy od samych początków, właśnie w ramach szkolnych kas oszczędności czy pierwszych kont dla naszych dzieciaków, ale równocześnie to jest pytanie takie, czy opłaca się dzielenie wygospodarowanymi zyskami, no bo z punktu widzenia sektora finansowego PKO BP również te zyski generuje gigantyczne. Tak, one mają sens pod warunkiem, że człowiek chce się nimi dzielić. I to takie motto generalnie dla wszystkich. Posiadamy w grupie PKO Banku Polskiego naszą fundację, której hasłem jest dobro procentuje. I to jest też takie wieloznaczne sformułowanie, taka gra słów, ale naprawdę szczerze w to wierzę. Na pewno uczestnictwo w Kawaliadzie procentuje. Tak, PKO Bank Polski jest głównym sponsorem tego wydarzenia, z czego się bardzo cieszymy, bo dzięki temu możemy być świadkami zawodów na bardzo wysokim poziomie, czterogwiazdkowych, więc z całą pewnością jest to dobra inwestycja. A to, czy się to opłaca, to ja trochę przekornie odpowiem, skoro ponad 10 lat PKO Bank Polski jest sponsorem głównym Kawaliady, to chyba nie przez przypadek. Świetna puenta naszej rozmowy. Bardzo dziękuję. Jarosław Sułkowski, dyrektor Regionalnego Centrum Korporacyjnego PKO Banku Polskiego w Krakowie. Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Bardzo dziękuję i życzę państwu wspaniałych wrażeń.